Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w Fallout. Jestem już Vandal, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Okej, część bandytów nam uciekała, więc ja myślę, że powinniśmy zacząć naszą nasz atak na nich od właśnie południa, co by nam właśnie wszyscy nie pouciekali. Dobra, spróbujmy teraz z serią. A nie, moment, najpierw może weźmiemy awans, bo to... Moment, to w takim razie jeszcze raz. Jeszcze raz w takim razie. Cofnijmy się, żeby nie striggerował Jan naszych tych. Dobra, awans. Ręczna broń palna oczywiście. 74, retoryka jak najbardziej, 79. Ja bym trochę tutaj poinwestował w otwieranie zamków, bo się przyda. A resztę dał broń energetyczną, bo moi drodzy... Chodzi o to, żeby mieć bazową, dobrą broń energetyczną, potem będzie się ją tylko i wyłącznie rozwijać. Póki co sprawdźmy, co mamy tutaj na podorędziu od tych Hanów, to co się tam nam powykładali. Przede wszystkim od Garla. Od Garla mamy, kurde, piękny pistolet, to piękne. I nie tak fajny pancerz, wbrew pozorom, który jest, co ciekawe, gorszy od... Zresztą wam pokażę. Pancerz, proszę bardzo. Klasa pancerza skórzany, klasa pancerza metalowy. To w ogóle jakiś kuriozum. Dlatego będę chodził póki co w skórzanym. Okej. Okay. Obrobiony. Też miał Desert Eagle'a, bardzo ładnie. W ogóle Desert Eagle za chwilę dostanie jednego Jan do ogarnięcia. Kurde, tutaj leżała ta kobitka. Właśnie. Jej amunicjon się mi przyda z kolei. Dzięki temu mam ile? 53 amunicji. Kurde, niedobrze. Dobra. Tu jeszcze były dwa trupy. Też na Desert Eagle'ach. No dobra, no to... A no tak, to trzeba już oddać Janowi, co... jest do oddania. Zrobimy to w ten sposób. Ty, Janie, dostaniesz wszelkiej maści broń. Tapsów ci nie... chociaż w sumie tapsy mogę ci dać. Raczej ich nie weźmiesz, mam nadzieję. Pamiętaj, Janie, narkotyki są złe. No i weźmiesz jeszcze ten... te pancerze wszystkie. Dobra. Nożyki będziemy sprzedawać też. Oferta. Dobra.
wszystko. Szkoda, że nie pokazuje, kurczę, ile mamy udźwigu aktualnego, a ile ten... Chyba, że pokazuje, tego nie widzę. Gdzieś, nie pamiętam. Jeden funt. Tylko tu pokazuje udźwig 185, nie? Tylko teraz sobie licz, człowieku, to nie? Jeszcze weźmy stąd. O, amunicja. Super. Bardzo mi się przyda amunicjonen. Kasa też, jak najbardziej. Dobra, czy coś jeszcze tutaj było? No raczej nie, posprawdzam jeszcze te wszystkie, co tam leżało, ale... No jeszcze nożyk miał, nie? Nożyk to też w sumie. Dobra, czy on dostał wszystkie Desert Eagle? Raczej tak. O, a tu jest obciążenie 74. Dobra, spoko. No i bardzo fajnie. 74 na 174, jeszcze 100 mogę udźwignąć sobie, więc dobra jest. Teraz tak, zapis profilaktyczny oczywiście jak najbardziej. Tak. Ta. Chodzi o to, żebyśmy mogli jak najszybciej on będzie spierniczał. O to chodziło, żeby się tego pozbyć, dziada. Szkoda, że nie można naszych towarzyszy ustawiać w jakiś tam sposób, nie? Dobra, zapis profilaktyczny. No i serio, pociągniemy. Oj, to tak słabo. Podejdźmy mi jak najbliżej. I serią. Ciach. Ktoś jeszcze został? Znaczy nie widzę, żeby ktoś tutaj był, więc po... ściągajmy sobie amunicję, oczywiście, jak najbardziej, amunicja. F.
fanty, wszystko idzie, potem pójdzie do Jana. A, dobra. Dobra, to w tym momencie idzie do Jana. Okej, okay, spoko, nie ma problemu. Obciążenie 103. Teraz... Dźwig 175, a czemu 103? O, właśnie, dobra. Ale profilaktycznie oddajmy Janowi co janowe. Co janowskie. Dobra, dajmy ci ten... Nożyki... No, one też będą dobre. Pancerze również, mentaty, piguły. Też dostajesz tutaj zabawkę. Dobra. Dobra, bierzemy też całą pozostałość. No po prostu łupimy teraz, tak? Radosne łupienie w Falloutie. Od cholery mam tych Desert Eagle. Się obłowimy potem. Coś czuję. Jeśli chodzi o kapsle. Ktoś tu jeszcze żył? Mieszkał? Cokolwiek? Dobra, teraz mi się wydaje, że można spokojnie udać się do Meliny Garla. Może ktoś tam jeszcze z jego ludzi został. Raczej nie. I można spokojnie to wszystko obłowić. Obrobić, obłowić się, hehehe. O, dzień dobry! A, amunicjonem. To bolało! Ginie. A, bo tu jeszcze byli banditos. No okej, okay, no dobra, spoko. I Jan ginie! O, super. No dobra, trzeba było się na to przygotować. Dobra, seria. Chciałem, ale dobra. Dobra.
Nabierzemy amunicjony na wszystko, co tu było. Wyładowywanie najpierw, a dopiero potem. W sumie tak sobie teraz pomyślałem, że chyba dobrze, że zamknę to szabrowanie w jednym odcinku, bo fajnie by było zacząć już następny odcinek już w nowym miejscu, nie? Dobra. Chodź tu, Jan. Dostaniesz nowe zabawki. Pistoletto. Amunicjonen. Ja myślę, że będę chciał też pohandlować z tymi ludźmi w dziecinnych pieskach jeszcze. Da się z nimi handlować, mimo że żaden z nich nie jest właściwym handlarzem. Na razie to wszystko. 138. A no tak, bo ci nie przekazałem przecież tych wszystkich... Wszystkich pancerzy ci nie przekazałem. Co tak kurde nagle mam ciężko na życiu? 4000. Pięknie. Przy okazji możemy zobaczyć, jaka jest wartość między nimi, bo oczywiście domyślnie my handlujemy z naszymi towarzyszami. Aczkolwiek jest tutaj mały myk, który pozwala właśnie na okradanie ich bez konsekwencji. Ponieważ twórcy nie wiedzieli, jak zaimplementować jeszcze interfejsu towarzysza, nie? Zapiszmy. I jedziemy dalej. O Jezu, się dzisiaj nagadam. Okej. Oho, dzień dobry. Do widzenia. A to co? O to mi chodziło dokładnie. A cóż to? Dobra, teraz dopiero mogę przeładować. Ty, Jan, gdzie ty biegniesz? A on po prostu tego. Próbuję zaatakować.
To mamy poważny problem z uciekinierem. A, brawo, Jan! Jestem z ciebie dumny. Dobra, zapiszmy. Dopiero teraz można, kurde, plądrować Meliny Garla. No proszę, kolejny Desert Eagle. Ja się, kurde, tych Desert Eagle'ów na ten... Pustynnych orłów się na ten... Na hapie tutaj, na hapie. Ty, Jan, chodź tu, dostaniesz kolejną zabawkę, proszę bardzo. Kolejna amunicjony, nie kolejna zabawka. Ja ci nie będę tego dźwigał. To jest twoja broń, to jest... Czekaj. To jest twoja broń, to jest twoja zabawka, to są twoje... Twoje Desert Eagle. Proszę bardzo. Okej, to dobry interes. Dobra, idziemy. Dobra, tu był pierwszy denat do splądrowania. Ja? Nawet szybko poszło z tymi, powiem wam, z tymi bandytami. Drugi denat do splądrowania. Aha. Dobra. I wchodzimy do Meliny Garla. Aha, bo nie mogę przeładować, bo już jestem na full przeładowany. Dobre, dobre. Ciekawe, podoba mi się. Dobra. Sprawdźmy generalnie, co jest z tych wszystkich... zamknięte, tak? No to użyjmy w takim razie naszych umiejętności otwierania zamków. Nie udaje ci się otworzyć zamka. No to jeszcze raz! Come on! Okej. 25 punktów doświadczenia za otwieranie zamka. To mi się bardzo podoba. Dobra. Coś tu było oprócz... nie. Raczej nic nie było. Dobra, to teraz tak. Proszę bardzo, lofty. Strzelba. Pieniądze, kurtka Mad Maxa, wytrychy i dynamit. Tu też pewnie chyba będą, z tego co pamiętam, lofty. No jakże, lofty. Piękna rzecz. I kolejna amunicja dla Jana, do jego Desert Eagle'a. Stary, chodź tu. Pohandlujmy. Trzymaj też to. A te noże też mogę ci dać. Bo czemu nie? Dobra, oferta, dzięki, to dobry interes. Oni chyba, towarzysze Fallout 1 mają chyba, z tego co pamiętam, nieograniczoną ilość tego. Znaczy mają tam jakąś ograniczoną chyba ilość udźwigu, ale jest ona bardzo duża. Zatem... no tak. A, jeszcze tu mam kuferek, proszę bardzo. W kuferku nie ma nic. Zostałem oszukany. No i jeszcze koło dwa mołotowy, nie? To
To siedzisko. To stolik. To łóżko. ...910 kapsli, proszę bardzo, uzbieraliśmy na garlu. ...137 amunicjonen. I teraz bawimy się nową bronią, która jest do porównania lepsza o niebo od... pistoletu maszynowego, bo gdzie pistolet maszynowy ma 12 maksymalnych obrażeń, tak 12 minimalnych obrażeń ma strzelba. Z drugiej strony strzelba nie jest strzelbą maszynową. Jeszcze taką strzelbę znajdziemy, ale chyba w tym Falloutie znajdziemy, nie pamiętam czy to było w Falloutie. O proszę, jeszcze mamy ten... Zapomniałem o tobie, ale też będę sam nosił. Taką szczelbę maszynową znajdujemy chyba w tym Falloutie, ale już nie pamiętam dokładnie jak i gdzie i... Ale póki co na początek gry, na kawałek średniej gry, to jest całkiem fajna broń. Zatem moi drodzy, ja tutaj kończę odcinek. W następnym odcinku widzimy się już może nie widzimy się, bo po prostu w następnym odcinku będziemy udawać się do Cieńskich Piasków, próbować sprzedać ten złom, a przynajmniej jego część, którą nam zaserwowali tutaj banditos, i będziemy się kierować dalej na południe do Złomowa. Ten Cybunius Vandelf to było... Follow od następnego odcinka. Na razie, cześć.